Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o darmowych przedmiotach oraz jak będziecie mogli je zdobyć. Przypominam o giveawayu na pakiet Mroźnych Legend, gdyż wyniki już za tydzień na moim Instagramie, więc koniecznie śledźcie Instagrama. Na 1000 obserwujących pokażę tą swoją twarz, więc koniecznie wpadajcie. No i też zapraszam na mojego Discorda, jeżeli ktoś chce ze mną pogadać. I też, tam też niedługo będą bronie, które będę po prostu rozdawał. Oczywiście chodzi o bronie do ratowania świata. A teraz lecimy z odcinkiem. Ogólnie to w dzisiejszym filmie będziemy mówili o skinie Maven, czyli skinie, który siedzi już od dłuższego czasu w plikach gry. Skin ten, jak i cały jego zestaw, czyli lotnia, plecak i zbierak, jest z tego samego zestawu, co skin, który był dostępny w pakiecie PS Plus za darmo. Możliwe jest to, że właśnie ten skin pojawi się w kolejnym pakiecie PlayStation Plus, co jest ogólnie mało prawdopodobne, bo ile można robić tych PS Plusów? Ogólnie no to jego plecak, tego właśnie skina, przypomina mi troszeczkę jakiś tablet czy coś takiego, więc możliwe, że będzie to też właśnie skin dla posiadaczy iPhone'ów, czyli tych po prostu wszystkich urządzeń z systemem iOS. Czyli po prostu, jeżeli posiadacie coś z systemem iOS, czyli na przykład takiego iPhone'a, to będziecie mogli sobie za darmo odebrać właśnie takiego skina i cały jego zestaw. Bardziej wydaje mi się prawdopodobna ta opcja, niż opcja z PlayStation Plusem kolejnym, bo chyba już są 4 czy 5, a pakietu do iOS'a nie ma, co wydaje mi się naprawdę super rozwiązaniem. No i ogólnie, no to jeżeli miałby się pojawić w sklepie, to raczej jest to niemożliwe ze względu tego, że jeżeli miałby on się już pojawić, no to właśnie jak wyszedł ten PS Plus, to właśnie wtedy mógłby się on pojawić, bo siedzi ten skin naprawdę już długo w plikach gry, więc to jest raczej niemożliwe, żeby Epic Games nagle go wpuściło do sklepu. Wydaje mi się, że po prostu będzie on w jakimś pakiecie, w tych dwóch, co mówiłem, to są najprawdopodobniejsze opcje. Bardziej wydaje mi się prawdopodobniejsza ta opcja z iOS-em. I w sumie to już by było na tyle. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, przypominam o wszelkich giveawayach, no i do zobaczenia. Yo!